Zaczynam, zaczynam. Zaczynaj, Na zaczyna. prawej, zaczyna. no tak, zaczynam, zaczynam. <laughs> tak jak ci hype meni, co nie? Zaczynam. <laughs> Jacek, <Dawaj>. Jacek. <laughs> Cześć, witajcie w nowym odcinku Hype Train Podcast, ja jestem Jacek, ze mną jest jak zwykle Natalia i gadamy sobie dzisiaj o Kanal Plus i o nowej ofercie, która zapremierowała w Polsce. Super temat, ja na początek tylko powiem dla wszystkich, którzy nie mieszkają w Polsce, a chcieliby sobie zrobić e, Kanal Plus i, i oglądać za granicą. E, można z tej e, usługi korzystać za granicą, jednak e, trzeba je założyć na ziemi polskiej z Polską kartą płatniczą, ale potem można normalnie korzystać. Z tego co mi się wydaje, oficjalnie ta nowa oferta nazywa się Kanal Plus Telewizja przez Internet. Bo na przykład we Francji już obserwowaliśmy jakiś czas temu jak dokładnie ta usługa sprawuje się we Francji. Nazywa się to My MyKanal i pakiety mają tam troszkę inne, troszkę inne, inne inaczej cenowo ułożone i troszkę inaczej to działa, ale ogólnie cała platforma, na której to bazuje jest taka sama, więc technologicznie jest w miarę cywilnie jakby cywilizowanie, nie Podobno. takie. Nie, według mnie te technologicznie wypada naprawdę dobrze i mamy tutaj Dobra. kilka przełomów, których jeszcze nie mieliśmy. Więc już, już, a to zaraz do tego przejdziemy sobie. Dobra, ale chciałam jeszcze na początek jedną rzecz powiedzieć, że żeby korzystać z tej usługi, nie trzeba mieć wykupionego Kanal Plus. Jakby to To podstawa. jest osobna, osobna usługa, którą może sobie każdy niezależnie wykupić. To nie jest tak, że potrzebujecie właśnie mieć ten Abonnament. abonament, mhm. tylko możecie sobie wykupować po prostu... To jest usługa otwarta. Tak jak, tak. nie wiem, Player czy Netflix czy cokolwiek innego jest miesiąc darmowy, co jest też nowością w przypadku czegokolwiek, co wypuściło kiedyś w Polsce Kanal Plus, że mamy mhm. darmowy miesiąc i każdy z pakietów, bo są cztery pakiety w tej chwili, myślę, że to się będzie zmieniać z czasem, yy, każdy z nich można wziąć na 30 dni testowo. Więc tylko brać. No to najpierw mamy yy, ogólnie pakiety się dzielą tak 50 zł, 50 zł, 25, 10 zł. I te dwa najdroższe pakiety po 50 zł to są film i sport. Bo umówmy się, jeśli to jest bardzo, to jest z jednej strony to jest dobrze przemyślane, bo jeśli ktoś bierze Kanal Plus dla filmów, no to ma konkretny jakby zakres zainteresowań i dla niego jest ten pakiet. 50 zł za Kanal Plus Premium, za Kanal Plus seriale i za wszystkie seriale od Kanal+, Plus, wszystkie oryginalne oraz HBO, co też jest w sumie spoko i z tego co widzę nawet jest napisane, znaczy przynajmniej logo wyświetla się na stronie, że jest HBO i HBO Go. Ale tak i czy to oznacza, że jest też w ramach tego dostęp do HBO Go? Nie wiem, wydaje mi się, że w sensie wydaje mi się, że tam tylko tam na tej platformie, które się yy, wydawało mi się, że tam po prostu możesz Przejść, jest zakładka, że przechodzi do HBO. Czy trzeba by to było sprawdzić? Nie, 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 no, jakby cała ta platforma bazuje na tym, że można wszystko oglądać tam na miejscu, więc jak się, jak wchodzimy, to um, wszystkie produkcje od HBO są wrzucone na platformę są tam. Są dostępne. Tak. Mhm. Jakby ktoś wykupował wszystkie pakiety, no to jakby łączna kwota wynosi 135 zł. To jest w droga. porównaniu do takich, czyli znaczy, wiesz co, powiem ci tak, no, w porównaniu do, na, nie wiem, Netflixa, okej, okay, wychodzi bardzo dużo, ale znowu tak jak już to nieraz podkreślałam, w porównaniu do ceny telewizji satelitarnej albo w ogóle do wykupywania tego NC+, żeby mieć te kanały, e, no to chyba to nie jest aż jakaś taka zatrważająca cena. Mhm. No, bo wiesz, wykupujesz Netflixa, czy wykup nie masz na przykład tego dostępu do, yy, do informacji, do, nie masz do, do dostępu do kanałów informacyjnych, nie masz dostępu do kanałów sportowych, mając wiesz, zwykłą platformę. A tutaj wykupując jakby cały pakiet, no masz jakby normalną telewizję plus. Beauty, no tak, nie? no nie wi wi wiadomo, nie wszyscy potrzebują telewizji, tak? Bo Kanal plus, ten, ten ta nowa oferta Kanal plus telewizja przez internet opiera się na tym, że każdy pakiet zawiera kanały live. Oraz bibliotekę VOD, czyli mamy właśnie film, tak jak mówiliśmy wcześniej. Mamy sport, gdzie są kanały sportowe typu Kanal Plus Sport, Eleven Sport, co jest też dziwne, że to, czy, Dziwne. Jest to też ciekawe zagranie, że wszystko złączyli w jednym pakiecie. Że... Powiem ci, że a propos tego sportu, tak, przepraszam, przerwę, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo mm, czytałam od razu sobie opinie ludzi, co myślą o po prostu starcie tej platformy. Bardzo duża ilość osób się cieszyła z tego, że tam jest w ogóle ten pakiet sport. To prawda. I dla samego pakietu sport, według mnie w tej chwili, dla ludzi, którzy na przykład oglądają Ekstra klasę, jest to najlepsza oferta w tej chwili, żeby mhm. obejrzeć sport w dobrej cenie przez internet i bez związania wieś. się abonamentami, więc to jest faktycznie deal. Oprócz tego jest jeszcze pakiet Fun and Info. Jest to najbardziej ogólny pakiet za 25 zł. Tam są takie stacje jak Fox, AXN, które w sumie również. Dobrze mogłyby być w pakiecie film, co nie? I Aha. są jakieś inne rozrywkowe, są takie popularno-naukowe. Nie ma z tego, co widzę, żadnych kanałów od Discovery. Te można znaleźć bardziej na playerze w tych nowych pakietach. Więc starali się chyba tego nie łączyć za bardzo, ale w większości, nie wiem, Kino Polska, BBC Brit, więc za 25 zł można mieć jakby dostęp. Tutaj bardziej chyba chodziło nawet o te kanały, a nie, nie o tę bibliotekę VOD, uh -huh. bo z tego co wiem, to tamta biblioteka, te biblioteki VOD nie są aż tak przestronne. One są bardziej bieżące na podstawie tego, co leci w telewizji. Okay. Więc, no tak. więc jakby te pakiety Film i Sport na początku mają troszkę więcej do zaoferowania przez to, że Kanal Plus ma po prostu więcej praw do swoich rzeczy, tak? A ten pakiet Fun and Info składa się właściwie z całości, w całości z rzeczy od innych dostawców. Ale taką rzeczą, która mnie najbardziej zaskoczyła i która uważam, że jest świetna, to jest właśnie Kanal Plus Kids. To jest, bo... Pakiet Kids jest dosyć ciekawą ofertą. 10 zł. za jedyne 10 zł miesięcznie yy, są... Programy i bajki dla dzieci, i w tym bajki Disneya, Cartoon Network, mini mini. Za 10 zł, posiadanie po prostu tylko pakietu dla dzieci, uważam, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu osób. Aczkolwiek z, Wiesz, z Disneyowskich, jeśli ktoś chce tylko dla Disneya, to nie ma Disney XD, nie, no więc nie. jest tak. Nie wszystko znaczy, jest. Czy tam jedna. będą takie Disneyowskie, po prostu, po, po, które się będą zmieniać, bo przypuszczam, że to będzie akurat oferta przemienna, mhm. ale uważam, że to jest rewelacyjna sprawa i, i dla rodziców dzieci zapłacenie 10 zł za posiadanie wszystkich tych kanałów. W tej chwili jeden z większych problemów, jaki mam z tą platformą, jest dostępność na urządzeniach, bo oczywiście można oglądać przez przeglądarkę. I można oglądać na razie na telefonach z Androidem, bo tylko aplikacja na Androida współpracuje. Na iOS jeszcze nie. Z tego co wiem, to na, tele, na telewizorach jeszcze nie, ma. Chyba, Też nie ma. chyba jest na tych z Androidem telewizorach, ale wiesz, no przydałoby yy, się... Wiesz, że co, czytam, że chyba nie na wszystkich. Chyba nie na Samsungach jeszcze nie ma. Yy -y. yy. To... O, yy, właśnie, że nie ma na Smart TV, Samsung, LG i konsole. No to tak trochę średnio. No. Jakby dostępność jeszcze trochę leży i na pewno... Ale mają w planach, na jest to jedna rzecz, którą można poprawić, ale hej, my kanal we Francji ruszył już dawno, dawno temu i jakoś udało im się wyjść na prostą, tak? Jak na przykład we francuskim my Canal można kupować pakiety łączone rzeczy od Kanal razem z rzeczami od Netflixa i Disney Plus. Można mieć po prostu Netflixa, Disney Plus i Kanal w jednym pakiecie. A czy powiem ci tak, że <noise> powiem ci szczerze, że wolę poczekać na te apki, ale żeby zrobili je porządnie, tak żebyśmy byli zadowoleni, niż mieliby je zrobić Wiesz, na odwazie i dostać... To 100% prawda. Ale w, no, jestem, jestem totalnie za tym. Po, po prostu już długo pracowali nad tą platformą, więc trochę jestem zawiedziona, ja mam... że nie, nie mamy już tego od teraz. No, no ale dobra, ja nawet, tydzień nawet tydzień nie minął. Nawet tydzień nie minął. Ja mam problem z tym, że na start nie ma w ramach jednego konta profili. Doczytałam się, że ma być możliwość posiadania do 10 profili dla użytkowników. To dużo. Dla rodzin i znajomych jednocześnie będą mogły być odpalone dwa, ale będzie mogło okay. być na dwóch sprzętach jednocześnie, ale będzie mogło być 10 profili To jest spoko, bo no, można się dogadać, tak? Mhm. Mm, ale też właśnie trochę mi przeszkadza, że na początek też tego od razu nie wprowadzili, bo profile bardzo dużo ułatwiają. A jakie masz, yy, nie wiem, czy już. Chcesz do tego przejść, ale jakie masz odczucia z samego playera i odtwarzania tych rzeczy na Kanal Plus? Bo ja mam kilka swoich spostrzeżeń, ale najpierw posłucham nie twoich. Znaczy ogólnie samej aplikacji. To jest najbardziej podstawowa aplikacja, podobna do wszystkich innych, nie zrobiła nam niewielkiego wrażenia. Jest ok, jest w miarę czytelna, całkiem spoko się po niej nawiguje. Uważam, że są lepsze. Dużo lepiej mi się na przykład y, porusza po aplikacji Disney Plusa dla mnie albo po aplikacji Quibi, To są bardzo fajne aplikacje, po których dobrze mi się jest przemieszczać. Y, ta jest dość podobna do Netflixa, czyli no, ok. W porządku. Nie, nie, okay. nie, nie jest to taka tragedia jak na przykład na HBO, ale, ale po prostu co do, do odtwarzania. Powiem ci, że tak sprawdzałam tylko dostępność kontentu, bo to mnie bardzo interesowało głównie, czy są tam rzeczy, które mnie interesują. A do tego później przejdziemy. Co do odtwarzania. No ja przypuszczam, że ty masz jakieś no, większe spostrzeżenia. Ja mam spostrzeżenia na temat yy, sz szczególnie, bo to jest zawsze rzecz, na którą patrzę, czyli dostępność języków. O tyle jest A. dobrze że od razu w aplikacji jest wbudowana możliwość wyboru napisów czy tam lektora czy oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Wszystko jest Aha. jakby na czasie i tak jak powinno być. To co mnie zdziwiło mocno na plus, to to, że kanały na żywo przynajmniej te, które zaoferują taką możliwość, znaczy jest taka możliwość ze strony technicznej tylko żeby kanały chciały to oferować. Kanały oferują też różne ścieżki językowe. Co w te, wydaje mi się, że obecnie do, do dnia dzisiejszego, do obecnej chwili, zanim wystartował ten Kanal Plus, nie było takiej możliwości, bo zawsze, jak na przykład na play, na playerze były kanały live od Kanal Plusa, to leciała jedna ścieżka dźwiękowa bez wyboru i tak jak okay. masz tak tak masz, co nie? A tutaj, mhm. jak odpaliłem jakiś, y, chyba tam HBO i akurat leciał jakiś film, to od razu spojrzałem, jest, jaka jest możliwość wyboru, i jest oryginalna ścieżka dźwiękowa, jest polska, są polskie napisy albo bez polskich napisów. To są chyba, za, w zależności od serialu czy tam filmu, są też angielskie napisy, więc. Nie. Nie sprawdziłam tego akurat jest w tych na żywo, ale to jest super, to jest szanuję. super nowina. No. To jest w pewien to jest sposób extra. rewolucja, bo nie było jeszcze kanałów live z taką możliwością, więc okej, okay. teraz szanuję i oby tak dalej. Czy było coś co ci się nie spodobało? Nie jestem w tej chwili w stanie przypomnieć sobie jakiegoś dużego, ogromnego przewinienia, oprócz tych oczywiście braku aplikacji, o którym już wcześniej wspomniałem. Nie, nie jestem do końca fanem tych pakietów, które oferują. Okej, okay, wiem, mhm. że ze strony biznesowej pewnie na razie tak testują, jak ma być, bo pewnie z czasem mogą się zmienić. I okej, okay, jeśli ktoś się interesuje tylko filmem, to dla niego to jest super oferta. Jeśli ktoś się interesuje tylko sportem, to też jest super oferta. Ale niektórzy chcą oba. I to już jest, się zaczyna robić droga zabawa. 100 zł. Mhm. Na przykład na playerze, tak dla porównania, można wziąć mhm. sam pakiet Kanal Plus tylko z rzeczami od Kanal Plus. Czyli i filmowe, i sportowe. Też za 50 zł miesięcznie. Okej. Okay. Tu, a tutaj za to mamy za 50 zł albo sportowe z bonusem, bo wiadomo Eleven Sports mhm. i inne rzeczy, albo tylko filmowe, czyli Kanal+, plus, plus HBO plus Filmbox i chyba tam jeszcze jakieś rzeczy, ale no okej, okay, to jest po prostu inna oferta dla innych innych osób i to też jest ciekawe, chociaż myślę, że powinna być troszkę większa większa dowolność i większe, większy wybór w tych ofertach, żeby inaczej łączyć jakoś te pakiety. Może, może. Jakby była po prostu inna możliwość łączenia tych pakietów. Czy mi się dalej wydaje, że 135 zł w porównaniu do telewizji cyfrowej, która dałaby ci taki jakby przekrój? Ja wiem, tylko bo rozumiem z jakiego punktu wychodzisz, że porównujesz do telewizji i to jest słuszny punkt do telewizji satelitarnej, bo Kanal Plus się stąd wychodzi, z tego skrzydła. Mhm. Ja nadal patrzę do, do takiego idealnego złotego punktu, jakim jest Netflix i inne nowoczesne platformy streamingowe. Wiesz, I do tego oczywiście rację. zawsze brakuje. Ma, masz, masz też rację, bo. Wydaje mi się, że będzie bardzo mało osób, które nagle zrezygnują z telewizji satelitarnej lub kablowej na rzecz po prostu posiadania tego pakietu Kanal. Jeżeli takie osoby będą, będzie ich stosunkowo niewiele. Nie, to wiesz, to jest bardziej, wiesz, tak ba bardziej po to, żeby uderzyć w stronę tych użytkowników internetowych, tych, którzy przeszli na Netflixa, którzy przeszli na streamingi, żeby troszkę ich odzyskać. I, no bo wiesz... No... No, to, no to powiem ci, że to, to jest w takim razie dość... czy Ja patrząc na po prostu content w takim razie, no to, to, to tak trochę jeżeli w to... Bo ja cały czas to opieram, że jeżeli celują w ludzi, którzy mieliby telewizję satelitarną, tudzież kablową mhm. zamienić na to, ja myślę, że to jest po prostu celowane w ten target, bo jeżeli oni celują w, po prostu w użytkowników platform streamingowych typu Netflix, HBO, to to jest bez sensu. Nie no spoko, jakby jeśli ktoś Chciałby sobie mieć rzeczy od HBO. Nie jestem pewien, czy pod kątem technologicznym nie opłaca się teraz. Wziąć tylko pakiet Kanal Plus Film, żeby mieć, I mieć HBO i zamiast korzystać aplikę. z za zabrzeżna aplikacji HBO Go. I nie, jestem pewien, że. Jest, jestem przekonany, że w sumie to może być jakaś opcja. Teraz. Ale powiem Ci, że to jest dobra alternatywa, tak? Bo oprócz tego, co ma wtedy HBO, to jeszcze masz to, co ma Kanal Plus, to jest spoko. Tylko ja bym jeszcze poczekał, aż wyjdzie aplikacja na konsole. Bo dla mnie to akurat jest bardzo tak. bardzo ważne, żeby posiadać aplikację na konsole. Jeżeli ja nie mam aplikacji na konsolę, Dostępność, dostępność tych aplikacji trochę leży jeszcze. A poza tym, no, mam problem z kontentem taki, jaki jest tam, no bo mam problem z formatami, jak zwykle. Oczywiście dużo rzeczy skonwertowanych do 25 klatek, skonwertowanych źle. No, wie, już wiem, widzę, przewracasz oczami, ale ja zawsze o tym nie, mówię. Nie, nie przewracałem <laughs> Tylko po prostu ci przytakujesz, że, okej, okay, może tak być gdzieś, ja na ten nie znaczy, nie znam się, dopóki nie powiedziałeś, teraz też na to czasami zwracam uwagę. Ale to wiesz, to, to no są jak, już, takie, to już są video. takie moje, widzi mi się, tak, czyli konwersja do 25 klatek, i na rzecz, która mi to przeszkadza że na przykład w tym pakiecie Kanal Plus są rzeczy od 20th Century Fox, jak na przykład Alita Battle Angel, czy jakieś filmy animowane od Blue Sky, i czy Ad Astra, jeden z nowszych filmów Foxa. I te filmy są w większości przycięte do 16 na 9 Obcięty jest format kinowy. Hmm. To mi bardzo nie pasuje. Ta aplikacja ma potencjał i faktycznie teraz jak o tym myślę, to jest dobra alternatywa dla HBO Go z ich kiepską aplikacją. Tak. I... Tu wiesz, to jest 15 zł więcej i pomijając, że wtedy masz content z HBO GO, to masz yy, super, yy, wiesz, rzeczy z Kanal Plus, bo tam są polskie seriale, tak jak pamiętasz, chciałam oglądać Żmijowisko w końcu. Tak. Tego nie oglądałam do końca, do końca, a na przykład jest Żmijowisko. Tak, to jest, to jest totalnie dobra uwaga. A jak wam się widzi ta platforma? Czy wy byście korzystali, czy coś byście zmienili jeszcze? Chętnie posłuchamy, jakie jest wasze zdanie. Jest miesiąc za friko. Więc testujcie i dajcie znać. <gul>, nie, kur, no serio. Za, za darmo daję, trzeba brać. <gul>, nie, jak jest miesiąc za Afryką, weźcie, to, spróbujcie, totalnie. bo nie wiesz, nie jest głupie. I można zobaczyć fajne rzeczy, których na przykład nie miał. Ja wiem, że teraz przez ten miesiąc właśnie obejrzę tam seriale, których przez brak dostępu do kanału, plus nigdy nie mogłam zobaczyć, a mi zależało. I może zostaniemy na dłużej. Dziękujemy Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Hej!